Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku kariery w Bolton Wanderers. Dziś rozpoczynamy od 31. kolejki angielskiej Premier League, a następnie przechodzimy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzymy się z drużyną Ajaxu Amsterdam. Po 30 kolejkach mamy dwa punkty przewagi nad Liverpoolem i kilka przed nami ciężkich spotkań do zakończenia tego sezonu ligowego, w którym bronimy przecież Tytułu mistrzowskiego. Mała informacja na początek jest taka, że po ostatnim mega odcinku stwierdziłem, że nadszedł odpowiedni moment, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, podjąć być może jakieś radykalne decyzje i, i spróbować naprawić grę naszego zespołu na koniec tego bardzo ważnego roku. Dlatego też testowałem nowe ustawienie z nowymi poleceniami w karierze w wsparcie Praga. <laughs> W naszej grupie wyszehradzkiej na żywo, gdzie no, praktycznie ponad pół sezonu rozgrywam na własną rękę, tak więc miałem sporo okazji, sporo czasu i okazji właśnie do tego, żeby to przetestować. I powiem Wam, że to ustawienie spisuje się bardzo, bardzo spoko. Mowa tutaj o ustawieniu z czterema obrońcami, trzema pomocnikami, w tym jednym defensywnym oraz trzema zawodnikami w linii ataku, w której to. Tą trójkę będą stanowili Neil Spencer, Sean Woodrow oraz Boris Fylk w środku pola Romario Baro. Póki co Harry Wings, choć powoli będzie, już wracał Alessio Riccardi do gry, którego możemy nawet dać na ławkę. Rezerwowych za ich plecami oczywiście niezawodny niemiecki pomocnik Sven Piotrowski. Obrona to z lewej strony Da Silva, ponieważ kontuzjowany ciągle jest Mark. Na prawej stronie Shelby. Johnson niestety jest zawieszony na to spotkanie, więc tam wystąpi James Justin. Para stopperów nominalna, czyli Romero oraz Trecho w bramce Danilo Matza. No i gramy u siebie na stadionie University of Bolton. No ta różnica bramkowa Liverpoolu jest zdecydowanie lepsza od naszej, więc musimy się wystrzegać cały czas. Drużyny. Derecy, 5 kwietnia 2025 roku przechodzimy do 31. kolejki Premier League. Drużyna Manchester City pod wodzą Ruyego Farii zajmuje no, rozczarowującą szóstą pozycję w Premier League. Aktualnie rozgrywają również mecze w ramach Ligi Europy. Po lewej stronie ekranu macie skład tutaj nade mną drużyny The Citizen, z tymczasem Jada Silva w polu karnym drużyny gości. No, oddaje celny strzał, ale nie mógł on zagrozić bramce Edersona. Cztery strzały do jednego. Od początku dominujemy w tym spotkaniu. Pod tym względem, James, James Justin jest w polu karnym, odnalazł się Sean Woodrow, który strzela swojego dziewiątego gola w tym sezonie. No, i w 12 minucie na własnym stadionie obejmujemy prowadzenie. Z tym, że no, zaledwie 2-3 minuty później następuje atak drużyny. gości Jaden Sancho. No, to nie było szans powodzenia po takim strzale angielskiego skrzydłowego Jada Silva wylatuje z kontuzją i to jest fatalna wiadomość, ponieważ no nie mamy zbyt dużego wyboru na lewej stronie naszej defensywy, dlatego myślę, że tutaj, no dobra, niech będzie nawet boczny wysunięty obrońca w postaci Adama Cockbilla, no nie będzie na swojej ulubionej pozycji Adam występował, Sean Woodrow będzie szukał dośrodkowania, wybija jean -Claire. Dibo. Jest Christian Romero obok swojego kolegi ze środka obrony. Starają się rozgrywać i wychodzi im to bardzo dobrze. Jest Adam Cockbill, Sean Woodrow w polu karnym wybija to Dibo, ale bardzo ładny powrót. Trecho i Romero proszę bardzo jak pięknie rozgrywają piłkę nasi obrońcy. Adam Cockbill 20 minuta, Sean Woodrow odgrywa do Nila Spencera, a ten strzela 15 gola w tym sezonie. Znakomicie wygląda gra drużyny Boltonu od początku tego spotkania. Nie wiem na ile jest to, jeszcze nie wiem na ile jest to e, zasługa tego naszego nowego ustawienia. No w wsparcie Praga, jak powiedziałem, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tam radzimy sobie czy to z Realem Madryt, czy z każdym jednym ligowym rywalem wygrywając mecze e, nie wiem, pięcioma bramkami. 30 minuta tego meczu i Adam Kogbil z lewego skrzydła wrzutka jest Sven Piotrowski w polu karnym. Sven Piotrowski! Tak jest, 30! Minuta i 3-0 na naszym stadionie, ależ pięknie rozpoczyna się ten odcinek, jakże inny jest w porównaniu do tego poprzedniego, w którym graliśmy e, no totalną, totalną e, padakę. W sumie w przedostatnim też tak e, było. Adam Kogbil odbiera piłkę nie na swojej pozycji. Niesamowite, Spencer, wrzutka na Borisa Fylka. Boris Fylk do Witka. 33 minuta, a my prowadzimy na University of Bolton Stadium 4. 4 do 0. No czegoś takiego się naprawdę nie spodziewałem. 12 strzałów, z czego aż 1 trzecia wylądowała w bramce Edersona. No, powiem tak wam szczerze, że taki start tego odcinka napawa naprawdę dużym optymizmem przed ćwierćfinałowymi meczami przeciwko Ajaxowi Amsterdam. No, ale zobaczymy, jak w defensywie w tym ustawieniu poradzi sobie nasza drużyna. Póki co wychodziło nam to nie najgorzej, jedynie jakieś niegroźne strzały The Citizens. James Justin nie odbiera tej piłki jeszcze Trecho Bardi, no i. Łatwą sytuację miał w tym momencie zawodnik gości. No i jest bramka na razie honorowa drużyny Ruyego Farii, 66. minuta i znowu w natarciu zawodnicy Manchesteru City Adam Cockbill posyła piłkę prosto w ciało Rodrigo. No i niestety to jest już drugie trafienie naszych rywali. No mam nadzieję, że nie dojdzie tu do żadnej nerwówki w końcówce tego spotkania, ponieważ jest to nam absolutnie w tym momencie zbędne kilkanaście minut do zakończenia tego meczu i jest w końcu akcja Boltonu. Sean Woodrow, ale nie poradził sobie z Johnem Stonsem i Jaydon Sancho rozpędza kontratak gości. Jaydon Sancho, Danilo Matza w końcu wykazał się jakąś Interwencją włoski golkiper około 11 minut do końca tego meczu Częgis Under ale całe szczęście. Strzał zawodnika City ponad Bramką. 88. Już minuta tego meczu. No, raczej te trzy punkty będziemy mieli w kieszeni. Jeszcze Sven Piotrowski z rzutu rożnego posyła piłkę na Nila, Spencera. Rzuty rożne w tym ustawieniu wykonujemy na krótki słupek. Wsparcie Praga. No, Praktycznie w każdym meczu wykorzystuje to Martin Wejwoda. Tutaj robi to Neil Spencer, który kończy ten mecz z dwoma trafieniami. Naprawdę podobało mi się to, co zobaczyłem, i tym bardziej z dużym, dużym optymizmem podchodzę do meczu z Holendrami. I pomimo tego doskonałego wyniku z Manchesterem City, nie bez problemów podchodzimy do spotkania ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Ajaxowi, będącemu w doskonałej formie. Szanse nasze na zwycięstwo są minimalnie większe z drużyną Franka Debura. Natomiast mamy kilka problemów ze składem, ponieważ wyleciał nam Romario Baro za ilość żółtych kartek, dlatego w jego miejsce powracające Alessio Cardi w samą porę. Kilka tygodni potrwa przerwa Jada do Sylwy, dokładnie od 3 do 6 tygodni będzie pauzował nasz rezerwowy lewy obrońca, więc dzisiaj na lewym skrzydle obrony Shelby Johnson z oczywiście przymusu powraca po kontuzji już Mark, więc na mecze rewanżowe za Jaksem, mam nadzieję, że będzie już gotów. No i również niestety Sven Piotrowski jest zawieszony na to spotkanie, więc druga dziura na środę pomocy będzie Łatana przez Krystiana Bielika. Ale nie same negatywy przed tym meczem, ponieważ drużyna Liverpoolu w ten sam dzień, w który wygraliśmy, zmiażdżyliśmy Manchester City, zremisowała z własnymi rezerwami z drużyną Southampton, wobec czego nasza przewaga wzrosła do czterech punktów, więc możemy sobie pozwolić nawet na jakieś potknięcie w ostatnich 7 meczach, które zagramy z West Hamem, Fulham, Wolverhampton, właśnie Liverpoolem Barnley Arsenalem oraz Watfordem. Na pewno finisz tego sezonu będzie niezwykle interesujący. Rozpocznie się już w kolejnym odcinku, kiedy będziemy grali z Ajaxem Rewanż oraz e, tutaj te dwa mecze myślę, że z Wolverhampton oraz Fulham. Tak więc no, szanse na to, na obronę tytułu mistrzowskiego mamy naprawdę spore, a my przechodzimy już do spotkania ćwierćfinału Ligi Mistrzów Najpierw poradziliśmy sobie z Realem Madryt. Teraz przychodzi czas na mistrzów Holandii, a w składzie Ajaxu Mariano Adekanie, Unuwar, Roberts, Taylor, Reis, Taliafico, Kazan, Viro Devry oraz Kevin Mbabu w bramce. Andre Onana, Ludowi Kreis, którego kojarzymy oczywiście ze Sparty Praga. Tu tutaj wygląda równie imponująco, jak w naszym czeskim zespole. W takim razie rozpoczynamy ten mecz. Trzymajcie kciuki, abyśmy zrobili sobie jak najlepszą zaliczkę przed rewanżem na Johan Cruyff Arena. Poprzedni mecz z Ajaxem nie będziemy dobrze wspominać, no chyba, że teraz zemścimy się na drużenie z Amsterdamu. Harry Winks na Udrowa tym razem nie otworzy wyniku tego akurat spotkania. Nasza fałszywa dziewiątka grająca pomiędzy dwoma Wysuniętymi napastnikami Boris Wilk pięknie przedziera się przez dwóch obrońców, ale no nie zaskoczył niestety na samym końcu Andre Onany, James Justin, Boris Wilk spalony. Ajajaj, Boris Wilk unosi ręce w geście triumfu, no ale... Najprawdopodobniej niestety ten gol nie będzie uznany, choć tutaj nasz menadżer wariuje przy linii bocznej. Nie wiem, czy to ze szczęścia, czy raczej do sędziego, no ale tutaj no, nie ma szans, żeby ten gol został uznany. Tak jest, tam nawet faul był, nie było żadnego spalonego. No i po czterech strzałach, niestety, nadal na naszym liczniku bramek okrągłe 0. Taylor próba podania do swojego kolegi z zespołu zakończona fiaskiem. Boris swój przejmuje futbolówkę, odgrywa ją prosto na głowę Mila Spencera i ten strzela w 13 minucie pierwszego gola w tym spotkaniu. I już robimy malutką zaliczkę, malutki kroczek w kierunku półfinału ligi mistrzów. To co nie udało nam się rok temu, teraz zadanie mamy. Wydaje mi się, że ułatwione. Wtedy pokarnych odpadliśmy z. Teraz prowadzimy za jaksem Babu. E, skuteczny pressing Ricardiego kończy się odbiorem piłki przez naszą drużynę i e, jest możliwość skonstruowania jakiegoś kontrataku. James Justin wrzutka na Nila Spencera, ale bardzo czujny w tej sytuacji prawo obrońca. E, gości. Shelby Johnson nie na swojej pozycji, ale daje radę odegrać piłkę do Nila Spencera. Raz jeszcze Johnson musi przełożyć sobie piłkę na prawą, mocniejszą nogę e, posyła futbolówką na głowę Shona ale ten z kolejnym niecelnym strzałem w tym spotkaniu doliczony czas gry w pierwszej połowie i akcja gości w naszym polu karnym. Danilo Matca, dobra, bardzo dobra interwencja włoskiego golkipera uchroniła nas teraz przed utratą e, bramki, a utrata bramki na własnym stadionie w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów to nigdy nic miłego. Shelby Johnson, jest szansa na kontratak. Boris Wilk, James Justin, czy ktoś odda strzał na bramkę? Alessio Ricardi, czy to będzie Sean Woodrow, czy może Neil Spencer? Pokusi się o drugiego gola w tym meczu. Tak właśnie się stało, ta ostatnia opcja okazała się najlepsza, najskuteczniejsza. Wychowanek Boltonu daje nam już dwubramkowe prowadzenie w tym spotkaniu. Kolejny mecz z dwoma trafieniami Nila Spencera. Znakomicie zaczął spisywać się nasz napastnik, no i to już jest naprawdę bardzo dobry wynik przed meczem rewanżowym. Jesteśmy o krok od półfinału Ligi Mistrzów, od tego, żeby stać się jedną z czterech czołowych na kontynencie Danilo Mattca, bardzo pewny siebie. Dzisiaj nasz Bramkarz, równie pewnie teraz, chwyta piłkę 17 strzałów do 6. Próba poszukania tym zagraniem Borisa Fylka spaliła na panewce. Ludowi Rejs odgrywa do Kev Kevina Mbabu, no i Alessio Ricardi wyprzedza prawego obrońcę Ajaxu. Neil Spencer w roli skrzydłowego posyła piłkę do Szona Udrowa, a ten posyła Ajax prosto do piekła w 52 minucie. To już jest 3 do 0 na naszym stadionie. 8 goli strzeliliśmy w dwóch meczach z niebyle rywalami. Harry Winks na Cristiano Romero, ale do piłki dochodzi Trecho. Jeszcze Alessio Ricardi. Nie ma... Niestety gola w tej sytuacji, i póki co, yy, niestety go nie zobaczymy. 21 strzałów, 12 celnych. Posiadanie piłki nie jest akurat głównym atutem tej taktyki. Sean Woodrow yy, czekają na piłkę i Spencer i Phil. Sean Woodrow yy, indywidualnie. Zdecydował się na strzał, ale broni to Andrę. Ona na 60 minuta wybija Mbabu z własnego pola karnego. Harry Winks nie ma spalonego. Shelby Johnson na Borisa. Fylka i pudło. A mogło być już absolutnie pozamiatane. Mogliśmy prowadzić 4 do 0. Neil Spencer! porzucie z autu Shelby'ego Johnsona jednak jakąkolwiek byśmy taktykę nie ustawili to jednak długie wrzuty z autu w pole karne to jest to co definiuje nieco futbol menadżera 2020 jednak mamy tego czwartego gola jeszcze Harry Wings przed szansą na Manitę nasza drużyna Krystian Bielik był taki mecz i jeszcze jakiś czas temu że Krystian Bielik strzelił hat trika w roli chyba nawet był wtedy środkowym obrońcą a teraz Harry Wings wylatuje niestety z kontuzją więc ja bym tutaj postawił na Ashleya Williamsa, który no, pożegna się z naszą drużyną oczywiście na koniec tego sezonu, ale no, no nie jest to dla nas piłkarz kluczowy, Romero. Bardzo blisko Manity byliśmy w tej sytuacji, ale jeszcze mamy na to kilkanaście. Minut Shelby Johnson. Bardzo czujnie ustawił się w tej sytuacji Alessio Riccardi. Jest Christian Bielik odgrywający Donila Spencera, przepychanka z Kawinem Babu. No i zamknęliśmy Ajax w obrębie praktycznie własnego pola karnego. Shelby Johnson, ale taki strzał, mimo że oddany silniejszą nogą, nie mógł zeskoczyć golkipera Ajaxu. Na prawą stronę obrony nie mamy za bardzo kogo wpuścić. Z, naszej środ z naszego środka obrony też nie będę rezygnował, ponieważ to wszystko się układa po naszej myśli, więc po prostu chyba nie będziemy wkładali patyka w te dobrze funkcjonujące tryby naszej ekipy. Teraz dużo szczęścia, że Kenneth Taylor nie celnie uderzył na bramkę Danilo Matcy. 3 minuty doliczone: 4-0. 4-0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Chłopaki, to była absolutna przyjemność z Wami nagrać ten dzisiejszy odcinek. Kolejny rozpoczniemy chyba tylko już no, od postawienia kropki nad i. I e, zobaczymy, z kim zmierzymy się w półfinale e, Ligi Mistrzów. Zobaczmy, e, może pozostałe wyniki. W sumie te wyniki będą jutro. I oto one: Juventus remisuje bezbramkowo z Barceloną, tak samo jak rok temu z nami. Paris Saint-Germain wygrywa skromnie z Manchester United. Liverpool pokonuje 2-1 u siebie drużyną Romy. No i Bolton. Największą sensacją tej edycji Ligi Mistrzów. E, przypominamy, że. W półfinale zmierzymy się z drużyną Paris saint albo Manchester United. Póki co, to mistrzowie Francji są bliscy dostąpienia tego zaszczytu gry na naszym stadionie. Ja już Wam serdecznie dziękuję. To był naprawdę bardzo dobry odcinek. Zupełnie różny od tego, co widzieliśmy ostatnio. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.